Da 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 da. Ta 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 ta. Siemano, witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę wam tego stojącego tutaj w krzakach Massey Fergusona 3050, haha, traktorek. Zaraz go odpalę, ale patrzcie na to. Założyłem tu taką rękawicę, żeby woda nie leciała do wydechu, więc przy odpalaniu pewnie wybuchnie. Nie był odpalany, strzelam, że koło miesiąca. Dobra, i słuchajcie, nie wiem jak tym się jeździ. Wsteczny. Korbka. Okej, kochani, wyjaśniliśmy sobie na wstępie już jedną kwestię. Tank pali gumę i zobaczcie, okazuje się, że wcale nie trzeba V8 mieć Ursusa, że można było traktorem palić gumę. Spokojnie, Mefik w turbo to robi. Ale wam powiem, hamulce to ma brzytwa. Tutaj hamulce jakieś hydrauliczne siedzą. Nie wiem, czy ja tu gdzieś w ogóle zobaczę miejsce, gdzie one są zamontowane. One pewnie gdzieś tam w środku, gdzieś tam w tej skrzyni są założone. Słuchajcie, pokażę wam teraz ten traktor. Ten cały odcinek będzie ogólnie temat tego traktora. Ogólnie ten MF jest na sprzedaż. Kupiłem go na handel od Piotrka. Tak, to jest taki handel dorywczy, ponieważ to się fartem trafiło. Piotrek teraz ma pracę i już mi traktorów nie wynajduje. Także po tym MF-ie już nic nie będzie. Czyli tracę etat handlarza. Zaczniemy od kabiny. Tutaj patrzcie, jest taki defekt. Jest zardzewiałe, jest dziura, tutaj jest napis jakiś caution. Zobaczcie, wejdziemy sobie teraz do środka. Tutaj ma rączki, można się złapać, tu ma rączki, można się złapać. Tu ma deskę rozdzielczą, tu ma bezpieczniczki jakieś, tu ma siedzonko jakieś dla dzieci, tu można kogoś posadzić, ktoś może na tym siedzieć. Dźwignia ręcznego, tu jakaś rączka, żeby się złapać. Tu jakaś rączka, tu jakieś tabelka jakaś, Max Axel Tryk. Patrzcie, szyberdach, ej, słuchajcie, to jest wypas, jak w Mercedesie, jakim się tu szyberdachy pomontowane. Kurwa, nie wiem czy pają, o kurde, ale to poszło, ej. Patrzcie, jaki bajer. Ło, kurde, ale to chodzi porządnie. Dyg. Dyg, beton, ale luks. No normalnie te sklameczki tutaj to jest 10 na 10. Co tutaj mamy? O kurde, to chyba schowek na okulary. Nie, nie wiem na co to. Tu jakieś ventilatoration, wycieraczka, spryskiwacz, radyjko Sonego, iPod USB AUX. Ej kurde, to jakieś dobre radio tutaj jest założone. Dobre, radio jest w cenie, tam już nie będę taki. Te drzwi czy się otwierają?
O, też się otwierają. Ale widać, że rzadziej używane i tu siłownik nie trzyma. Ej, to prawda, że przy zakupie ciągnika rolniczego najważniejsze jest to, czy trzyma siłownik od drzwi. Tu jakiś uchwyt na jakiś osprzęt pewnie. Tutaj jakaś dźwignia od czegoś, pewnie od jakiegoś womu, czy włączony, czy wyłączony. Tutaj korbka do ramienia. Stoi, trzeba przesmarować. Tylna klapka. Hopsa, otwiera się. Hopsa, się zamyka. Kurde, ten niby masy Fergusa na to wypasiony jak w Mercedesie jakimś. Ja pierniczę. Co tutaj mamy? Wyjścia hydrauliczne jakieś. To pewnie rozdzielacz. Tak, bo tam są jakieś wyjścia. Tu można sobie poklikać. Jakaś regulacja, ale ten fotel to skatowany. O, kogucika mam. A, już wiem, bo kogucik pewnie był zdjęty do transportu. To kogucik zostaje. Tutaj cała komputeryzacja od tego podnośnika, który jest z tyłu. No i co tutaj mamy? Sprzęgło, tak? Sprzęgło. Hamulce, hamulce widzieliście, brzytwa, co? Gaz. Tutaj tempomat. Zobaczymy, jak on odpali teraz. O, już, już, już naklikał. Ale chodzi, co? Ale chodzi maszyna. Tu się gaśnie. Tu jest korbeczka, oczywiście on ma orbitrolik. No i tu biegi. To jak to działa, to uwierzcie mi, nie wiem. To jest dla mnie czarna magia, te biegi, jak one chodzą. Tu na krótko jest zrobione. W lewo to jest zając, po środku żółw, a w prawo żółw z blokadą, bo to nie działa, czyli ten sterownik, tam autotronik jest, pewnie tam kabelki trzeba pokabelkować, ale jakiś Duńczyk zrobił na krótko i uznał, że tak jest dobrze i że nie trzeba tu żadnych autotroników naprawiać. No to ja się nie będę kłócił. Przebieg sprzętu 4649, czyli mamy do czynienia z traktorem nowym z salonu. Słuchajcie, dobrze wszyscy wiemy, że ubezpieczenie do traktorów kosztuje grosze. 100 zł, 80 zł za rok. To są zerowe stawki. Ale jak już się kupuje na samochód, słuchajcie, 500 zł, 600, 1000 zł. A co zrobić, żeby kupić ubezpieczenie taniej? Słuchajcie, ja już kupiłem. Do Audiczki ostatnio kupiłem sobie. Do Kadika sobie kupiłem. Nie dość, że znalazłem tanio, to jeszcze słuchajcie, z linkiem, który jest tutaj w opisie, macie minus 150 zł od kwoty najtańszej, którą sobie wybierzecie. No, chyba, że nie wybierzecie najtańszej. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, jeśli już kupicie ubezpieczenie na Mubi, dostajecie link polecający i słuchajcie, każdy, czy wasz znajomy, czy mama, tata, czy ktoś obcy w ogóle, jeśli ktoś kupi ubezpieczenie z tego linku, wy dostajecie 50 zł na swoje konto. Piękna sprawa, słuchajcie, tak do 2000 zł. Polecam, zapraszam do korzystania. Kochani, wiadomość specjalna z ostatniej chwili. 24-25 czerwca na terenie targów w Kielce odbywa się impreza Mubi Dubit. Będą tam samochody klasyczne, tuningowe, auta znanych celebrytów. Będzie tam Patryk Mikiciuk, z którym będziecie mogli się zobaczyć. Słuchajcie, wiadomość dla was. Klienci Mubi, którzy mają ubezpieczenie kupione przez Mubi, mają bilety wstępu na tę imprezę za free. Zapraszam was bardzo serdecznie. Wszelkie szczegóły macie w opisie filmiku. Słuchajcie, pewnie chcielibyście jakieś dane techniczne, ale powiem wam szczerze, ja nie znam się na tych traktorach. Wpiszcie sobie taki model O3050 Turbo w Konedata albo gdzieś w Wikipedię i będziecie mieli informację, co ja wam będę tutaj wymyślał. Boże święty. Ja wam tylko pokażę. Patrzcie. To jest silnik. To Perkins jest napisane z tamtej strony, dlatego wiem, że to jest Perkins. Tu są wtryskiwacze, głowica, pompa wtryskowa, luka z CAV, rureczki jakieś, patrzcie. O, ktoś malował te rurki kiedyś. Filtr, chyba paliwa, patrzcie. Nie ma wody w stojniku, to kurde, lali chyba z CPN-u, bogacze. Tu jakieś kabelki są.
Co tu więcej? Tu jakiś ktoś z marem, popeczką, nawet śrubkę. Zadbana maszyna. O, olej możemy zobaczyć. Patrzcie, przebieg ktoś napisał 44,50. Olej czarny, chociaż nie jest taki zły jak na diesla. Tu jakieś zapoconko, ale to widać, że nie kapie, tam nie ma tragedii. Tutaj oś, patrzcie, przednia ośka na takim czopie wielkim siedzi, na takim wielgachnym czopuchu. Tutaj mam siłownik od Orbitrola, tutaj jest zamocowany sworzeń, taki wielki go trzyma. Tutaj jakie tłuczysko, kurde, jakie bydle wielkie. Nie to co w tych moich mini traktorkach, klasyczkach, tych popierdółkach. Tu jest wszystko wielkie, powiem wam szczerze. Ale światło takie niekorzystne mam na tej porze, silne słońce i mój cień przeszkadzający. Co mamy? Tu filterek ktoś zainwestował. Kawałek chłodnicy widać, tu jakiś kawałek chłodnicy oleju. Nową puszkę filtra, kto to na sprzedaż nową puszkę filtra zakłada? Jakiś świr. Żaden rolnik tak nie robi, normalny. Tutaj to też nowe, bo powinno być żółte. Grill. Obciążniki, 4 sztuki. O, tak wygląda bestia. Zobaczcie. Patrzcie tu, o, punkt smarowania tu mamy. Tu też jest punkt smarowania. Aha, czyli to jest obrotowe to mocowanie sworznia. Ja pierdzielę, widzicie? Czyli jakby to się obraca w tym korpusie. Bo smar wystaje, widać, że jest nasmarowane. Aha, okej, dobra, kumam już, dobrze. Tutaj piasta koła, przednia oś. Tu patrzcie, macie chłodnicę. Chłodnica, no oleju domyślam się, tak, klimy tu nie ma. Akumulator duży, nie, no ten akumulator jest duży, on... Ja tego akumulatora nie dam w cenie, ja tu założę jakiś mały, jakąś 50, bo to za duży taki. Mi szkoda, szkoda mi pieniędzy. Teraz zobaczcie, odpowiedź wam dam, skąd ja wiedziałem, że ten silnik to Perkins. No, bo jednak jak człowiek umie czytać, jak umie czytać, to jest cwaniakiem. Przeczyta i wie. Już go nie oszukają. Tutaj mamy turbosprężarkę. Zardzewiałe to wszystko. O, patrzcie, a tam mamy Orbitrol. I nie wiem, czy wy to zobaczycie. Ja postaram się zrobić takiego zooma wam dobrego, mocnego. Tam jest Orbitrol i jak się dobrze przyjrzycie, to ten Orbitrol jest zapocony. Z rurek, z wężyków się sączy. Także do roboty. Tam trzeba coś pouszczelniać, moi mili. Tutaj to są chyba pompy hamulcowe. No ale z tego co wiem, to one chyba, zdaje się, działają na olej hydrauliczny ze skrzyni. Co mamy tutaj? Kadłub, to jest blok silnika. Tu się sprawdza, czy nie rozmrożony, czy płyn się nie leje. Chyba się nie leje. Pompka mechaniczna paliwa. To nie wiem, czy to jest płyn do spryskiwaczy, czy do czego. Tutaj mamy już, kabina się zaczyna. Trochę rdzy. Tu mamy napis autotronik. I tutaj jest w tym miejscu sterownik. Podobno o tutaj jest zamontowany sterownik, właśnie ten od autotronika. O, tu nawet widać kabelki. No i tu mamy troszeczkę skrzyni biegów widok. Jakieś tam rzeczy. Tam jest lewa pochwa. Tutaj jest prawa pochwa. Domyślam się, że to jest filtr oleju skrzyni biegów. Tutaj olej ma ciężką pracę, bo hamulce, bo wszystko, bo sprzęgła, jakieś żółwie, zające, to wszystko musi jakoś tutaj działać. Tu jak jest napęd naprzód, to wychodzi wał i ten wał wtedy o tu wchodzi. I tu jest wtedy oś z napędem, ale tu napędu nie ma. Ogólnie konstrukcja, patrzcie, tu nic nie ma od spodu. Takie to proste wszystko. Tu jakiś dekielek, bo tu sprzęgło siedzi. Tutaj jakieś siłowniczki, jakieś te. To są te dźwignie dwie na górze, nie? Patrzcie, jakie to rozklekotane jest. To na pewno lepiej by chodziło, jakby te luzy jeszcze pokasować.
Co więcej mamy? Tu jakieś hydrauliczne znowu elektrozawory, jakieś rozdzielacze. Trochę jest tej zabawy. No i tam mocowanie kabiny, pochwa i tam już zaczepy do podnośnika. Mam nadzieję, że mój opis techniczny jak najbardziej Was satysfakcjonuje. To jest tył traktora. Ja wiem, jemu przydałby się detailing. Tu są guziki do podnośnika podnoszenia z pozycji tutaj z tyłu będąc sobie, jak się maszyna jakoś podczepia albo odczepia. Tu błotniczek jest taki ładny. Koła to są, wiecie. No koła to są takie, no co będę dużo mówił. Tu jest fajny stopień taki, można sobie stanąć na tym, to też jest zaleta. Tutaj zbiorniczek paliwka, tam pływak jest zamontowany. Tu ten rozdzielacz hydrauliczny. Wieszak na górny zaczep. Fajna sprawa, na górny łącznik. To jest właśnie to, co się nie chciało kręcić. To jest ta rzecz do regulacji tego cięgna. Czy tam ramienia, czy jak to zwał. Ramienia są takie na kulki tutaj, na kuleczki. Takie dwa ramionka. Nie wiem, czy one jakoś są mocno wybite. Cęcie sami. Tutaj są te sworznie z czujnikami. To mi Mati powiedział, nie to, że ja taki mądry jestem. Nie myślcie sobie. Tu trzeba pozakorkowywać. Ale nie będę tego piachu tam wciskał. Bo tak trzeba by pokorkować to ładnie sobie. Tu jakaś regulacyjka jest hydrauliczna, nawet pewnie jakiegoś przepływu. Tutaj olejek się sprawdza właśnie. W skrzyni biegów olejku jest mało, ale jest czysty. Olejku trzeba by było uzupełnić. I WOM tutaj tak wygląda. Tu jakiś zaczep jeszcze transportowy. I o, i cały traktor Wam pokazałem. To już koniec tej recenzji. Słuchajcie, odpalam. Parkuję go. To jest dla Was tylko taka informacja, że możecie sobie go kupić. Ja mam go wystawionego na ogłoszenie. O, jakiś bieg chyba wyskoczył. Ja nawet nie wiem, jaki tu bieg jest. O, widzicie, taki to sprzęt. O. Wszystko rozklekotane. Nie, no dobry jest, dobry, dobry. Ogłoszenie jest, gdzieś tam w opisie macie link. Nie wiem, czy drogo, czy tanio. Oceńcie sobie sami. O, miałem blokadę włączoną. Działa blokada mostu, to Wam powiem. To możecie mieć gwarancję, że blokada działa. No żółw zając działa, te szybkie, wolne biegi działają, także pod tym względem jest ok. A jeśli tam nikt nie będzie kupował za te ceny, co jest wystawiona, no to coś tam zawsze jest do negocjacji. Ja tam wiadomo, parę złotych chcę zarobić sobie. Ale nie są też to jakieś pieniądze z kosmosu. Traktor jest sprowadzony z Danii, więc rejestracja jest kompletnie bezproblemowa. Ponieważ w Danii nie ma obowiązku rejestracji traktorów. I stamtąd traktory zawsze przyjeżdżają bez papierów. Rejestruje się to u nas bardzo, bardzo łatwo i bezproblemowo. Ale to wszystko już wyjaśnię ewentualnemu nabywcy. Bo nie chcę szedć zamętu tutaj w internecie. Dziękuję za oglądanie. Darka.